FIBE 2017, Tomek Słodkiewicz, stoisko Real Farmu i Muscle Farmu. Muscle Care, przepraszam. Zmęczony pewnie po dwóch dniach, tak jak i wszyscy podejrzewam. Czy się obijałeś? Nie, no powiem ci, że no wiadomo, głos mi już siadł, jest 17 prawie, więc kuźwa, no jest mega impreza przede wszystkim, fajnie, bo można było znowu się spotkać, nie wiem, na siłę. No właśnie, to było moje następne pytanie, jak targi ci się podobają i atmosfera? Nie no, wiesz, ja już, to już jest, nie wiem, ile lat spędziłem na targach, ale to już jest naprawdę kilka dobrych lat i Polska naprawdę się zajebiście rozwija, to jest tylko dowód tego, że jak ta dziedzina, wiesz, jak te zainteresowanie tym fitnessem, zdrowiem, sportem jest wszechobecne. I to jest świetne, bo wiesz, dla nas, dla trenerów, dla zawodników, dla firm i tak dalej jest większa możliwość zarobku, a wiadomo, czym większe koło się kręci, tym tak naprawdę więcej osób jest w stanie trzymać kamerę, jest w stanie trzymać mikrofon i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Dobra, powiedz jeszcze pokrótce, co u ciebie, ja generalnie wiem mniej więcej, ale wy nie wiecie, dlatego taka szybka informacja, co u Tomka słychać. No znaczy ja mam teraz troszeczkę, wiadomo, niedawno co startowałem na Marbeli, troszeczkę sobie robię przerwy, wiadomo, zszedłem sobie z obrotów, jestem na offie, takim powiedzmy, jakkolwiek to zwał, tak zwał, więc bawię się trochę takim crossfitem, trochę trójbojem, trochę mobilnością, ale głównie crossfit, głównie dla swojego ciała, żeby troszeczkę się poczuć, wiesz, inaczej. Miałem ostatnio już taką jakby stagnację, nie chciało mi się iść na siłownię za bardzo, musiałem coś, wiesz, inaczej złapać sztangę i trochę inaczej do tego podejść, bo była nuda dla mnie, już mi się nie chciało, wiesz, robić 4 serii po 12, czy po 8, czy z dropsetem, czy z tamtym i tak dalej. Też przerabiałem ten okres. No, wydaje mi się, że każdy ten okres musi przejść. Cieszę się, że teraz tak powoli już, wiesz, zacząłem robić rowery, gdzieś tam trzymam lepiej dietę już teraz po jakichś kilku miesiącach, więc mega, mega się cieszę. No i wiesz, tak naprawdę to teraz kibicować trzeba mojemu bratu, bo nie wiem, czy miałeś go okazję złapać. Miałem okazję go nawet zobaczyć, prawie w całej okazałości, jest petarda. Więc mam nadzieję, że wiesz, że wyjdzie na te zawody, no. Będę go też ścisnął. Ja dokładnie, więc ty jesteś w Poznaniu, więc ja go telefonicznie, mentalnie wspieram też jako brat, ale no mam nadzieję, Radek, widzimy ciebie. No, bez wymówek. Dobra, dzięki Tomek za rozmowę. No i pozdrawiamy.